Od wtorku oficjalnie prezydentem Tarnobrzega jest Grzegorz Kiełb, który złożył ślubowanie podczas wtorkowej sesji Rady Miasta. Stawia na spokojną prezydenturę i merytoryczną pracę. W swoim pierwszym przemówieniu Grzegorz Kiełb podziękował mieszkańcom za oddane na niego głosy, dziękował za wsparcie swoim najbliższym, członkom Komitetu Wyborczego i współpracownikom. Mówił, że jest świadomy odpowiedzialności, jaka na nim spoczywa i nie zawiedzie zaufania mieszkańców. Słowa prezydenckiego ślubowania wygłosiłem ze świadomością ogromnej odpowiedzialności, jaka na mnie spoczywa. Wygraną w wyborach traktuję jako wielkie wyróżnienie, ale nie był to dla mnie cel sam w sobie. To szansa na realizację mojej strategii dla miasta Tarnobrzega i początek rzetelnej pracy. Właśnie do tego zobowiązali mnie mieszkańcy Tarnobrzega. Władza samorządowa to przede wszystkim Rada Miasta. Gratuluję wszystkim nowo wybranym radnym, z którymi będę współdecydował o sprawach dla naszego miasta najistotniejszych. Uważam, że wraz z końcem kampanii zakończył się czas sporów politycznych, a nastała pora, by razem dokonać w mieście tych pozytywnych zmian, na które czekają Tarnobrzeżanie. Prezydent przypomniał założenia swojej strategii dla miasta, którą chce realizować przy wsparciu większości koalicyjnej w Radzie Miasta, przy czym zaprosił do współpracy także inne środowiska. Wiem, że mamy różne spojrzenie na wiele spraw, ale spory polityczne nie się toczą w Warszawie. Tu u nas cel powinien być jednakowy dla wszystkich. Bardziej dostatne i godne życie dla Tarnobrzeża. Za najważniejsze punkty mojej strategii uznałem mądre zarządzanie miastem i podjęcie kroków w celu zmniejszania bezrobocia. Zapewnię jawność działań prezydenta i Urzędu Miasta, przejęcie uproszczonych procedur decyzyjnych, szybką i fachową obsługę mieszkańców i inwestorów oraz prowadzenie profesjonalnej polityki informacyjnej. W Urzędzie Miasta i instytucjach podległych nie będzie miejsca dla korupcji, kumoterstwa i klanów rodzinnych. Jasno określimy kryteria udzielania pomocy finansowej różnym podmiotom oraz ulg podatkowych dla przedsiębiorców. Będziemy wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa, gdyż właśnie takie firmy, nawet te niewielkie, rodzinne, pobudzają lokalną gospodarkę. Miasto nie będzie ciężarem dla przedsiębiorców, a władza zajmie obecną pozycję pomocniczą. Kończąc wystąpienie, Grzegorz Kiełb podkreślał, że potrzeby społeczności powinny być wysłuchiwane podczas całej kadencji, gdyż to nie mieszkańcy istnieją dla miasta, ale miasto istnieje dla swoich mieszkańców, a prezydent powinien być prawie niewidocznym, ale za to sprawnym menedżerem, który przy pomocy zespołu fachowców i pasjonatów będzie realizować cele i wizje. Taki też zamierza mieć styl pracy. Kiedy po kilku latach sprawowania władzy mieszkańcy będą zadowoleni z Tarnobrzega i swojego życia w naszym mieście, ja będę miał wtedy własną swoją satysfakcję, że wniosłem do tego swój wkład. Na tej samej sesji zmieniono także skład Rady Miasta. Ślubowanie złożyli wybrany na radnego były prezydent Norbert Mastalerz i przejmujący mandat po Grzegorzu Kiełbie Mariusz Myszkowski. Wiceprzewodniczącymi Rady Miasta zostali Bożena Kapuściak z PiS i Jan Dziubiński z Komitetu Moje Miasto Tarnobrzeg.